pogoda fatalna. Thank you.
polskie flagi.
spotkał to kurwa. Ten sam Może to, ponieważ
dla poległych bohaterów z AK. I wtedy, to są lata 60. Wtedy komuniści nie chcieli pozwolić na ten pomnik. Na cmentarzu, na pomnik na cmentarzu. Ale nawet oni w końcu się ugięli. Lata 60. Ciemna komuna, czerwona, ugięli się. I to mi przypomina Domostawę, do której za kilka dni w niedzielę pojedzie bardzo wielu z nas, ci, którzy będą mogli. Przyjadą tysiące z całej Polski. I zobaczcie Państwo, wtedy była ciemna komuna. A co dzisiaj mamy? Jaśnie oświeconą Unię Europejską. Jaśnie oświeconą. Gdzie my żyjemy? W Polsce? Nie mogliśmy przez tyle lat w Polsce postawić godnego pomnika pomordowanym bohaterom, Polakom we własnej ojczyźnie. I nawet teraz właściwie ten pomnik tam nie stoi, cała epopeja. Jak ci dzielni ludzie z wójtem Walczakiem doprowadzili do tego, żeby ten pomnik postawić. Ja bym chciał powiedzieć, że wielki szacunek dla tych wszystkich osób. Kto będzie z nas mógł, ten pojedzie tam do Domostawy. I tam oddamy hołd, oddamy cześć naszym poległym przodkom, pomordowanym. Tam pojadą Polacy, sami, bez łaski urzędników, którzy warszawskich, którzy tutaj mówią nam, co my mamy robić. Nie, nie powiecie nam, co mamy robić. My wiemy, gdzie jest honor i gdzie jest szacunek dla naszych poległych. Cześć i chwała bohaterom! 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 Proszę Państwa, te wszystkie banery i transparenty organizatora proszę pożyczyć pionowej, złożyć tutaj za nami i za mną. Oprzeć pionowo, niech one uciekną o ten... Tu taka wnęka jest, one się wszystkie zmieszczą. Jeszcze Piotr Koczki zapraszamy tu do nas, jeszcze parę słów powie. Czołem narodzie! Czołem moi kochani rodacy! Coś wam pokażę! Ja zawsze się przygotowuję do tych wystąpień. Moje dzisiejsze przemówienie. Niech to będzie dowód, co tu cierpimy. Ale proszę Państwa, cóż to nasze dzisiejsze cierpienie w tym słodkim letnim deszczu wobec tragedii naszych rodaków tam na Wołyniu. Cóż to wobec tego, ale mimo wszystko. Niech to będzie znak dla naszych rodaków, którzy pozostali w domach, którzy twierdzą, że ten nasz wysiłek to w sumie nieistotny, że tu nie wiadomo po co. A zadajcie sobie pytanie w tych domach. Czemu ta garstka Polaków tu ze mną muknie w tym deszczu, błyska się nad nami, wiatr wieje, po nas wszystko spływa, a mimo to trwamy, mimo to mówimy o tym Wołyniu, mimo to wspominamy nasze ofiary. Może dlatego, że nikt im nie zadośćuczynił. Może dlatego, że nikt nie powiedział przepraszam. Może dlatego, że ich pamięć w żaden sposób, ani przez władze Polski, ani tym bardziej te na wschodzie, nie została w żaden sposób upamiętniona. Tu padło słowo przed chwilą Domostawa. O ileż myśmy czekali na taką Domostawę. Ileż to było zachodu, gdzie szukaliśmy miejsca dla tego naszego pomnika. Wszelkie żydowskie publikatory pisały, nikt go nie chce. W całej Polsce nikt nie chce tego wstrętnego pomnika. Tego pomnika tej jakiejś okropnej formy. O, proszę Państwa, forma i tak jest wysoce delikatna wobec potworności, które uczynili naszym rodakom. Bogu więc dzięki za taką Domostawę. Z pewnością wszyscy tam niedługo się zobaczymy. Ale się
pozwolę sobie przytoczyć słowa człowieka, który reprezentuje mniejszość ukraińską w Polsce, który skomentował ten pomnik w Domostawie, mówiąc, że przede wszystkim Ukraina to teraz nie ma czasu na jakieś pogaduszki o historii, a ten pomnik to w ogóle jest symbolem głupoty Polaków. Nie głupoty! Naiwności co najmniej. Naiwności w postaci wiary naszej, że ktoś nam zadośćuczyni, że cud się wydarzy i Ukraińcy się w pierś uderzą. A prawda jest taka, że oni nigdy czasu nie mieli. Nigdy też nie będzie z ich słów, z ich ust słowa przepraszam. Nie ma na to szansy. Ostatnio po tej haniebnej, ocierającej się o zdradę nasze majątki, naszą gehennę i to, co pozostało na Wołyniu, to przecież to będzie z naszych pieniędzy. Ileś miliardów już myśmy tam im wysłali. Ale to nic. Ta haniebna umowa, która ostatnio została podpisana, to nie tylko gigantyczne zadłużenie Polaków, nie tylko to, że my ich tam będziemy finansowali, ale my przede wszystkim wojną ryzykujemy. Wojną w ich imieniu. Oni chcą, żebyśmy my za nich ginęli, ale nam wmawiają, że to oni za nas giną. Więc cóż za paradoks, proszę Państwa. Oni za nas nie giną, ale może będzie tak, że przez takich zdrajców u władzy, to my będziemy ginęli przez nich. O niedoczekanie, chciałoby się rzec. Ale pamiętajcie, kto nie zna historii, ten jest skazany na jej powtarzanie. Dziękujemy bardzo Piotrowi. Oddaję mikrofon organizatorowi. Pewnie już będzie zamykał zgromadzenie. Jeszcze moment jest. Szanowni Państwo, ja dzisiaj rozmawiałem z poprzednim zawodnikiem w sprawie posiedzeń parlamentarnego zespołu kresowego. Troszeczkę prace się wydłużają, ale tutaj pani Jucyna mi podpowiada, że trzeba nas przygotować do tego, że ten zespół też będzie nad ustawą poselską, antybanderowską. To musi być. Te wszystkie rzeczy, o które żeśmy postulowali na posiedzeniu zespołu parlamentarnego, czyli ekshumacje, penalizacja banderyzmu i z naszej strony było zabezpieczenie archiwów polskich. Damy. I pokazuje, że będziemy zdigitalizować. Ale to dopiero będziemy robić, będziemy będzie chciał. Myśmy daliśmy, pokazałem. Jak myślicie? Proszę Państwa, jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć. Chyba, że się rozchorujemy po tym deszczu. Za ciepło. O 7 wyjeżdżam. Nie wiem, o 7 chyba za późno. Ile tam? 250 km. Ile? 250 km. No to 3 godziny. No to 4 trzeba wyjechać wcześniej, że musi jeszcze zatrzymać. Tam prosta droga. Główny organizator tego już 13 marszu pan Andrzej Łukowski. Proszę Państwa, to dzięki panu Andrzejowi. Mamy już 13 marsz. Spotykamy się tutaj. Dobrze by było, jakbyśmy się mogli spotykać, ale myśmy się spotykali w lepszych okolicznościach. Nie chodzi o nas. Przeżyjenie, trochę się trzęsę, niektórzy troszkę znalazły, ale trudno, ale... Proszę Państwa! Ty jedziesz z kim? Organizatorzy! Masia z tobą jedzie, tak, bo nie mówiła, że chciała jeździć. Ja z tobą jedzie, tak. Pan Andrzej Łukowski prowadzi! Może 3 tygodnie temu. 11 marzy!
i chyba na tym zakończymy. Ja już zmokłem do... ale nie powiem do czego. No i... powiedział, że dużo Polaków jest z Palestyną, z wami. To nie jest prawda, że nie jesteście. To, że w telewizji pokazują tylko Ukrainę, a nie to, co się dzieje w Palestynie, to niech pan wie, że dużo nas o tym i modliwi się też za was, nie? Dzięki nam, bo, dzięki pan, nam wszystkim. Bo, tak, bo ja zawsze mówię, tak, że uczynili z Palestyny precedens. Tak. Czyli uczyli cały świat na brobody usta. A ja zawsze powtarzam wszystkim tym właśnie ludziom, że to jest precedens pierwszy. Kto będzie następny? No tak. Także jesteśmy z wami, tak żebyście nie myśleli, że nie... Świat że... może coś powiedzieć, tak. Nic nie mówi. Ale no, niech pan wie, że wielu Polaków zawsze z wami mówi. Zawsze. I my też pamiętamy wszystkie dobro, które od was mieliśmy. Także wszystkiego dobrego. Jak to idzie do Foxa, do domu dziennikarza? Do domu dziennikarza? O, to trzeba kawałek. W tą stronę tak mniej więcej? W tą stronę, tak. W tą stronę. Do placu Kopernika, a potem wjechać równolegle. No to do zobaczenia, kochani. Kończymy na tym. Na razie.